dzisiaj to taki się zmartwi połączony z kawałkiem historii. Jak to wyglądało kiedyś? Tu akurat mamy 2004 rok. Główna siła pociągowa w gospodarstwie. C360, kultywatorek z wałkami. No i zazwyczaj dwójko. Kultywator, ile się dało radę wpuścić, tyle się wpuściło. 60 tam zbyt wiele nie mogła pociągnąć, ale coś tam ciągnęła. Dwa razy zazwyczaj się chodziło jeden przejazd, czyli no ile, no pewnie z półtorej, dobre półtorej godziny hektar się chodziło, może godzinę 40. No nie tak jak teraz, czyli agregat sierpiński. Jak wyglądało to formowanie redlin? Obsypnicze do ziemniaków, nieaktywne, czyli potocznie nazywamy to puszkami w naszych stanach. Od dłuższego czasu już tylko używany jako pielacz. I tu ma jeszcze taką prowizoryczną skrzyneczkę nabudowaną, która służyła do nawożenia pogłównego. Jak wyglądał siew? To akurat 2000. Który? 14. Te zdjęcia są z 4. To akurat zdjęcia 2004 rok. Ja na siewniku. No jak wyglądał ten siewnik? Tu akurat widać skrzyneczki z nasionami, czyli siewnik sztotoczkowy. W oddali widać jeszcze, czyli nic tam nie zobaczycie, to co tam jest istotnego. No jest. Siewnik szczoteczkowy robiony w garażu. Tutaj można powiedzieć, że jeszcze nie robiony za mojej kadencji. Ja to tylko wtedy byłem taki poszlifuj i podaj narzędzia. Ewentualnie do pomalowania pistoleta. To tylko taki pracownik był ze mnie. Konstrukcja, no widać, prosta, aczkolwiek mocno skuteczna. W 2000 roku pierwszy raz wyjechał do siewu. Tata dyżurnym operatorem był siewnika, czasami ja. No i jak to wygląda z bliska? No, rama widać z kątownika, nieskomplikowana rama. Zaczepy, walce po uformowaniu rządków obsypnikiem do ziemniaków, czyli tymi puszkami. No, trzeba było przydusić wałami, czyli dwa wały niezależnie się poruszające. Dalej mamy koła podporowe i na jednym z kół napęd. Widać łańcuszek, czyli zębatka od koła puszczona na napęd skrzyneczek. Tutaj na początku właśnie było widać, jak to właśnie wygląda z góry, czyli zębateczka, ośka i przez wszystkie skrzyneczki przewleczony pręt, który napędzał szczotki. Zregulowało się gęstość, akurat nie widać tego. Tutaj będzie widać trochę. Gęstość siewo regulowało się na tarczach. Na tarczkach do wysiewu, czyli zmieniało się szczelinkę, czy ma więcej ziareczek lecieć, czy mniej. No i nasionka do redlic plastikowymi lejami leciały. No i na dole redlice, to były redlice, pamiętam, od siewnika zbożowego. Tylko tutaj jeszcze akurat tego dokładnie nie widać na zdjęciu. Troszkę tam takie blaszeczki poprzyspawywane, bardziej przysłonięte tutaj te dzióbeczki, przez które wypadały nasionka.
za rebicami kółeczka, które trzymały głębokość. I taka konstrukcja służyła nam ile? 18 lat. Od 2000, o 60, widać z tutaj z formownicą do Redlin, można powiedzieć, ale to chyba trochę za dużo powiedziane. Aż nadszedł 2018 rok, czyli zakup formownicy aktywnej do ziemniaków i przeróbka na redliniarkę. No nie mam żadnego tutaj filmu odnośnie przeróbki, ani takich zdjęć po kolei, jak to powstawało. No mam już tutaj malowanie. Pamiętam podkład epoksydowy i malowanie. Już jest ten obcyklik przerobiony. Czyli dołożona tutaj ta potężna wieża, zaczepy, dokładnie tutaj troszkę bardziej widać dokładnie, co jest dokładnie, co było dołożone. Akurat widać, w jakim kolorze był, czyli w tym kolorze to już przyszedł nam, tak został zakupiony. No, czyli noże, uchwyty z nożami, uchwyty do znaczników, wieża. Co można, co się nie dało, albo co wymagało sporej ilości pracy, żeby to zdemontować. No to malowane było pistoletem, no to już jest akurat na siwo. Tu akurat nawierzchnia się kładzie, jak i pod nawierzchnia poliuretanowa, z tego co pamiętam. Co było drobniejsze, pojechało do kolegi mojego Łukasza, do malowania proszkowego. Co większe, pistoletem. Pomalowana już tutaj maszyna, montaż. Niewyraźne te zdjęcia niektóre są, ale coś tam można zobaczyć. Akurat widzę przewody, kable, montaż. Ogólnie rzecz biorąc. I próba. Próba, sam obsypnik na razie, sama redliniarka, to już nie obsypnik. Jeszcze bez siewnika, siewnik jeszcze nie dojechał, nawet jeszcze widać haków do mocowania. Teraz się schowały, akurat nie było do zaczepu. No ale no, już widać coś jest, coś z tego będzie. Tu akurat jeszcze można drobny komentarz dorzucić. Na początku, jak maszyna wyjechała w pierwszym roku w zestawie, były minimalnie wąższe rządki górą. Troszeczkę bardziej zsunięta talerze niż jest to teraz. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, są talerze o po 3 cm na stronę porozsuwane. Dlaczego? Po prostu te rządki górą były na tyle wąskie, że marchew jak rosła, to te rządki pękały. One, redlice były na samym, można powiedzieć, że prawie że na brzeszku rządka tej redliny. Jak rosła, to ten rządek rozpychało mocno. Czasem było tak, że odsłaniał się cała ta redliczka z korzeniami odsłaniała się, gdyż markę te korzenie tą ziemię odepnęły. Na drugi rok poszerzone akurat było jeszcze z czego przesunąć. Tutaj się to wszystko pomieściło, chociaż to już wyszło akurat na styk. Ale te talerze po 3 cm z każdej strony porozsuwane zostały. Siewnik już się pojawił, wszystko spięte razem. No jeszcze akurat tutaj próby takie bez nasion, czyli nawet wałeczek nie podpięty do siewnika. No i próbujemy, uczymy się tego obsługi całego zestawu. A nie było to proste. No ale próbujemy. Próbujemy, siewnik z redliniarką już spięty, co prawda bez nasion, no ale patrzymy, jak to tam będzie się to wszystko zachowywać. Tu akurat było jeszcze widać to, o czym mówiłem w tamtym roku,
na filmie, był taki film z zeszłego roku z Siewu, bodajże jak Siew martwi, jak zbudowana jest ta redyniarka. To ja to troszkę dokładniej mówię, co było robione. I między innymi był taki temat, to co teraz było widać, czyli ten wydźwig od siewnika bardzo szybko opada. To akurat jeszcze wtedy nie był dołożony zawór jednostronnie dławiący, który zapobiegał temu, że nawet jak mocniej dźwignię nacisnę, to ta redyniarka, ten siewnik, nie redyniarka, ten siewnik szybko nie opadnie. Jak kto ciekawy, niech sobie tam zobaczy z tamtego roku film, tam jest sporo rzeczy, co dokładnie było dołożone do tego obsypnika, aby ta redyniarka powstała. O, małżonka palcem zasłoniła. Aha, no i tak, no i trzeba troszkę głębiej, tak, już Asia z nami sieje, już i tamtym siewnikiem siała, jako kierowca, także już wiem mniej więcej, jak to ma wyglądać. Także coś trzeba podstroić, wiadomo, na razie na sucho wszystko stroimy, no już jak z ziarkami wjedziemy, to już nie będziemy stroić, tylko będziemy siać. Próbujemy dalej. No to akurat mi się płynnie udało opuścić. Nie zawsze się tak udawało. Siejemy. Siejemy już na poważnie, czyli z nasionami. Tutaj to już była akurat druga działka. Prawie 4 hektary były posiane. Wjeżdżam na kolejny kawałek. Więc już trochę się nauczyłem obsługi. Obsługa tego zestawu Massey'em nie była taka prosta. Massey ma 3 pary hydrauliki. Musi być tyle co najmniej. Tylko że tak. Trzecia dźwignia i druga miały zatrzaski. Pierwsza pływająca, bez zatrzasku. Dorobiłem tutaj taką blokadkę, żeby nie trzeba było tej dźwigni wiązać jakimś sznurkiem. Musiało tak być, że pod pierwszą musiałby być podpięty wał. Musiało tak być, bo jakby było w odwrotnej kolejności, w przypadku jakbym opuszczał wydźwig siewnika, jakby był na jedynce, ale pod dwójką wał, rozłączałby się napęd wału w tym czasie, jak opuszczam hydropak. W tej kolejności było tak, jak trzeba. Tylko że jak załączymy wał, maszyna opuszczona, to nie mamy sterowania podnośnikiem w tym czasie. Trzeba, żeby przesterować, czyli w przypadku, jak założymy, zobaczymy z tyłu, że albo za mało ziemi, albo za dużo, trzeba troszkę podregulować podnośnik. Musiałem wyłączyć wał, żeby tą głębokość zmienić. Inaczej nie reagował. No i nie było to takie proste. Trzeba było przytrzymywać na sprzęgle, uważać, żeby on się nie cofnął, wyłączyć wał, przytrzymać na sprzęgle, wyłączyć wał, przesterować podnośnikiem, załączyć wał, puścić sprzęgło. No nie, no, nie było to łatwe do przyzwyczajenia się. Wygląda obsługa, zwłaszcza nawrotka, podnoszenie, to później opuszczanie. No ja już mam taką metodę, że wcześniej sobie robię dróżkę, pewnie gdzieś tam widać na poprzeczniaku, dokąd mam dojeżdżać.
żeby podnieść. No i mniej więcej tak to wygląda. Podnośnik, podnośnik, wał i wydźwig. Znaczniczek w lustrze ładnie widać, czy się podnosi. Drugi opada. Wał, podnośnik, wydźwig. Kolejna światka, czwarta, a cztery jeżdżę. No i cały czas pilnowanie głębokości suwakiem. To akurat dobrze to widać na skrajnym rządku, gdy tylko trochę jest za płytko. O, teraz nawet widać. I już ten rządek nie wychodzi pełny. Puszczę głębiej. Widać przed szpulką, że już tej ziemi jest trochę więcej. To akurat jeszcze taka dodatkowa rzecz w jeździe precyzyjnej dochodzi, czyli trzymanie odstępu odpowiedniego. Tam było widać, że zaczepiłem, nie wiem czy to będzie widać, ile już, z 15 metrów z tyłu. O, teraz akurat za blisko jadę rządków i już nasuwam ziemię na rządek, który już jest posiany. No, czyli coś takiego. Normalny, a tu minimalnie za blisko przysypany. I nie ma nakładek. I no, mocno precyzyjna robota. Można powiedzieć, że no cały czas w skupieniu. Nie ma odpoczynku ani relaksu w tej robocie. Tak jak na przykład w talerzowaniu ściernisk, czy tam w uprawie. No tam to precyzji nie wymaga, można powiedzieć, wcale. No tutaj to cały czas obsługa i pilnowanie wszystkiego, czyli czy maszyna nie za głęboko, czy nie za płytko. No, prostość rządków. No, ale to tylko takie, można powiedzieć, wizualnie, żeby to wyglądało.
tutaj jeszcze bardzo istotna rzecz nam doszła do pilnowania, jak przeszliśmy ten rozstaw na ten rozstaw rdyniarki, bo wcześniej mieliśmy rządki formowane w rozstawie 67 cm, o ile dobrze pamiętam. No tutaj mamy 75 cm rządek od rządka. I co, na co trzeba jeszcze było zwrócić bardzo dużą uwagę? Na pryskanie. Wjazd opryskiwaczem nie mógł mieć miejsca na łączenia siewników, czyli jednym kołem, prawym kołem przykładowo ciągnika wjeżdżamy tutaj w tą bruzdę, a lewym w przejazd innego siewnika, który no to akurat w tym przypadku już tutaj przejechane, gdyż no na pewno nie idzie upilnować ciągnikiem idealnego rozstawu tutaj. Tutaj na pewno nie będzie zachowany rozstaw 75 cm, pewnie będzie się różnić, zazwyczaj był to rozstaw większy. No i tym sposobem trzeba było zawsze do opryskiwacza tak liczyć rządki, aby nie popadły na łączeniu siewników. I dodatkowo zmieniliśmy koła w traktorze. Z tych standardowych, na których on jeździł, troszeczkę szerszych, na tu akurat jest 9,5 na 36, które mają coś około, tak po bieżniku mierząc, coś około 24 cm szerokości. Tamte, na których fabrycznie jeździł ciągnik, miały coś około 30, czyli te 6 cm wąższe. I co się działo? Jak jeździł na tych szerszych, to akurat te 6 cm przygniatało ten rząd, tą redlinę. Odbijało się to bardzo mocno na plonie na danym rządku. Jak mieliśmy przykładowo długi rządek, gdzie było dwa zbiorniki, czyli tam ponad 2 tony towaru, na przejechanym połowa. No czyli dosyć wyraźna strata. Te 6 cm, które były zabrane od środkowej strony, ratowało. One wraz troszeczkę zaczepiają tą redlinę, no ale już nie wyrządzają takiej szkody. Tylko, że te koła nie dało się rozstawić. Tutaj dokładnie rozstaw wynosi od środka opony do środka opony 147 cm. Nie dało się tego zrobić. Ja tutaj dorobiłem takie klocki dystansowe. To akurat jest płaskownik 50 na 30, wzmacniane jeszcze takie dodatkowe pręty, druciki, tam jest przy feldze, przy obręczy jest szósteczka, pręt, tutaj po zewnątrz ósemeczka, żeby to bardziej wzmocnić. I tym sposobem przesunięta jest ta obręcz względem felgi 3 cm do środka. Co niektórzy na pewno zapytają, a dlaczego nie rozstawiłeś tych szerszych opon? Troszkę szerzej, no bo gniótu redliny psuło wewnętrzną część opony. Tak, można było to zrobić, ale tym sposobem by nam gniotły rządki w burakach cukrowych. A w takim rozstawie te wąskie opony pasują i w marchew, i w burak cukrowy. A co jak trzeba jeden rządek dołożyć? Coś takiego jak tutaj. Ja robię to w ten sposób, że tych trzech nie posiałem. Wyłączyłem na siewniku napęd. Każda sekcja siewnika ma takie sprzęgiełko, na którym można napęd rozłączyć. I już łańcuch stoi. I teraz te trzy, jeszcze raz reliniarka miesza. Ale sieje wszystkie cztery. To jest długi kawałek, to trochę mogłaby, to spora strata w nasionach by była. Więc te trzy były wyłączone. Jeden tylko siał. Czyli od lewej, od środka traktora licząc, trzy w bok są puste, trzy w prawo są puste, czwarty jest posiany. I teraz te trzy jeszcze raz gryzę, ale sieje cztery.